Dolnośląscy policjanci po raz kolejny wspierają potrzebujących i zachęcają do oddawania krwi. Pobór krwi został zorganizowany przez klub nasz przy Komendzie Wojewódzkiej Policji. To jest trzecia taka akcja w tym roku. Z reguły co roku organizujemy 4 takie akcje poboru krwi. Średnio na każdej takiej akcji około 40 do 60 osób oddaje krew. Trzeba być zdrowym, mieć wagę powyżej 50 kg, ciśnienie w normie i chęć pomocy innym. Oddawanie krwi nie jest trudne, a procedura jej pobierania wbrew pozorom prosta i bezbolesna. Trzeba się zarejestrować, później pobieramy próbkę na wysokość hemoglobiny, badanie lekarskie. Jeżeli wszystko jest bez zastrzeżeń, można dawać krew. Oddawanie krwi wraz z rejestracją zajmuje maksymalnie godzinę. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje, że życiodajnego płynu najbardziej potrzebującym pacjentom nie zabraknie, ale w bankach krwi musi być ona na bieżąco uzupełniana. W obecną chwilę jest brak grup ujemnych, szczególnie grupy B-. I tutaj przy okazji bym też chciał zaapelować, że dawcy, którzy taką grupę krwi posiadają do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, zapraszamy bardzo serdecznie, bo jest taki brak krwi. Zachęcam wszystkich do oddawania krwi. Oddawanie krwi jest bezpieczne i bezbolesne, a może uratować komuś życie. Dla telewizji Echo 24 Marta Wrońska.